Ponieważ prezydent USA podpisał już tą sławetną ustawę 447 o mieniu bezspadkowym, także realizacja tych roszczeń coraz bardziej się urealnia. W związku z tym do akcji też weszli Żydzi polscy. I oto na takim forum Żydów polskich, które ma swoją stronę internetową, no jest w ogóle zarejestrowaną organizacją, też odezwały się głosy na ten temat. Zamieszczono sążnisty artykuł o takim charakterze filozoficzno-historycznym. Niemniej jednak klucz tego jest to, że jednak najsłuszniej by było, aby to oni tutaj w Polsce dostali te pieniądze i a pewnie najbardziej słusznie, gdyby to dostało, dajmy na to, Forum Żydów Polskich. No zresztą, czyż można się nie zgodzić z takimi zdaniami? Ofiarami Holokaustu byli polscy obywatele, a nie amerykańscy. Polska jest najwłaściwszym miejscem do poważnej edukacji o Holokauście i historii tysiącletniej obecności narodu żydowskiego w tej części Europy. Te pieniądze potrzebne są tutaj, a nie w USA. Te pieniądze potrzebne są tutaj, a nie w USA. Przekazywanie ich organizacjom amerykańskim, zamiast zużytkować je tutaj, jest bezsensowne. No, można się z tym zgodzić oczywiście. Jest to jak najbardziej logiczne. Tylko czy w ogóle te pieniądze powinny być przekazane? To jest istota sprawy. A dalej artykuł ten rozwiewa nasze niesłuszne obawy, że Polska nie wytrzyma tych kosztów, że to są olbrzymie pieniądze i nasz kraj tego nie wytrzyma. Ależ skądże? Na pewno nasz kraj to wytrzyma. I cóż dalej znajdujemy na tym Forum Żydów Polskich? I nie sumy są tu przerażające, choć mowa jest o miliardach dolarów. Przecież wyłudzenia VAT w ostatnim dziesięcioleciu pozbawiły państwo polskie około 200-250 miliardów złotych. I Polska istnieje nadal i prosperuje znakomicie. No faktycznie, autor się bardzo popisał i połączył złodziejstwo VAT-owskie z tym mieniem bezspadkowym, z tymi roszczeniami co do mienia bezspadkowego. A więc wytrzymaliśmy te złodziejstwo, wytrzymamy przecież i mienie bezspadkowe. Tak jak sugeruje nam Forum Żydów Polskich.